Hej, witam. Na imię mam Andrzej. Chciałbym Wam zaproponować serię ćwiczeń w metodzie cardio, interwałowej, funkcjonalnej, jak również w treningach celowanych dane partie mięśniowe, na przykład mięśnie brzucha, grzbietu, kończyn dolnych czy obręczy barkowej. Zależy nam na tym, żebyśmy kształtowali swój metabolizm, wydolność i ogólną sprawność naszego organizmu. Zapraszam serdecznie na zajęcia. Rozpoczynamy od rozgrzewki. Marsz. Wysoko nóżki unosimy. Pięknie pracują rączki. Ruch wychodzi ze stawu barkowego. I rozpoczynamy oburącz krążenia w przód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i w tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, marsz. Wdech nosem, wydech ustami. Pamiętać w czasie treningu o oddychaniu, bardzo ważna rzecz. Rączki na klatkę piersiową i skos, góra odwozimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I po skosie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I w pionie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Marsz. Zatrzymujemy się. Rozpoczynamy krążenie bioderek. Dwa, trzy, cztery, pięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Unosimy jedno kolanko do góry i prostujemy w stawie kolanowym. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Idziemy. Wyrzucamy nóżki w przód, w podskokach, leciutko, mięciutko na paluszkach. 5, 6, 7, 8, 9, 10, wahadełko do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i w tył. Rączki pracują. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, marsz. Maszerujemy, maszerujemy. Oddech, wdech nosem, głęboki. Wentylujemy płuca. Ok, zatrzymujemy się. Szerszy rozkrok, przeniesiemy ciężar ciała z jednej strony na drugą. Przytrzymamy, rozciągamy przewodziciele na drugą stronę. Zostajemy w górze, zmniejszamy rozkrok poprzez pięta palce. Wypychamy mocno bioderka w przód i maszerujemy. Podgrzewamy mięśnie do większej temperatury poprzez skipy, trzy skipy A, B i C i zaczynamy, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, piętujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, marsz. Wdech, wydech. Zwalniamy. Pięknie rączki złączamy. Unosimy do góry mocno. Opuszczamy. Rozstaw stóp na szerokość bioder. Skręt w jedną stronę. Płynnie pomału przechodzimy na drugą stronę. Wracamy. Rozluźniamy. Wdech. I dziękuję za rozgrzewkę. Za chwilę zaczynamy pierwsze ćwiczenia. Ćwiczenie będzie trwało 20 sekund, 10 sekund przerwy między ćwiczeniami. Pierwsza seria, 4 ćwiczenia, po 4 ćwiczeniach 60 sekund przerwy. I zaczynamy od pajaca, rączki będziemy składali przed sobą. Uwaga, 20 sekund, zaczynamy. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz. Mięciutko na paluszkach, lekko, swobodnie, oddychamy,
8, 9, 10 i 10 sekund w marszu. Ta przerwa będzie w lekkim, spokojnym marszu. Następne ćwiczenie wymaszerujecie, ja już pokazuję. Będziemy mieli wypychanie nóżek w pozycji siedzącej w przód. Unosimy nóżki do góry, ściągamy do klatki piersiowej. 20 razy prostujemy tuż nad matą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. Wstajemy i masz. Głęboki wdech, wydech. I rozpoczynamy przysiady. Schodzimy do kąta prostego, stopy idą na zewnątrz, kolanka i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Prosty kręgosłup staramy się utrzymać. Bioderka w tył. Dziewięć, dziesięć. Pięknie. I maszerujemy. Wdech głęboki. Wydech. Ostatnie ćwiczenie pierwszej serii. Plank. Zaczynamy. 20 sekund. Schodzimy do pozycji pięknie. Bioderka nie wysoko, nie za nisko, żeby nie obciążyć kręgosłupa lędźwiowego. Trzymam głowę przed wyżeniem kręgosłupa. Hop. 20 sekund. Oddychamy. Końcówka. Świetnie. I marsz. I minuta przerwy, zapraszam. Rozpoczynamy drugą serię ćwiczeń. I rozpoczynamy od, bierzemy piłeczkę małą, stajemy bokiem. Rączki wyprostowane z piłeczką z tyłu, kończyna wyprostowana w stawie kolanowym. 20 razy ściągamy piłeczkę do stawu kolanowego. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Maszerujemy 10 sekund. Idziemy sobie spokojnie. Odwracamy się. I druga strona. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Pięknie. Oddychamy nos, usta. Następne ćwiczenie. Bierzemy jeden ciężarek. Siadamy na macie. Nóżki unosimy. 20 skrętów. Mocne skręty. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ekstra. Wstajemy i masz. Wdech, wydech. Pięknie idzie. Super. Jesteśmy w połowie. 10 sekund. I zaczynamy piętowanie.
mocno pięty do pośladków. O, 20 sekund. Pracujemy. Oddychamy. Pięknie. Lekko na paluszkach. Amortyzacja. I marsz. Super. Ostatnie ćwiczenie drugiej serii to pompki. Damskie pompki na kolankach, z tyłu stopy splecione, dłoń w linii ze stawem barkowym. Nie robimy w ten sposób pompki, zostawiając biodra, tylko kładziemy cały tułów, zginając w stawach łokciowych. Raz, dwa, hop, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pięknie. I maszerujemy. Wdech nosem, wydech. Pamiętajcie o jednym. Intensywność dobieracie sobie w zależności od waszego przygotowania. Na jakim etapie jesteście, w jakim stopniu wytrenowania. Jeżeli dla was jest za ciężko, zwolnić, odpocząć przez chwilę i wejść z powrotem w trening. Minuta przerwy. Będziemy rozpoczynali trzecią serię naszych ćwiczeń. Mocniejsza jest troszeczkę na koniec naszych zajęć, ale jesteście w stanie zrobić wszystko. Zaczynamy od pani powstań. 20 sekund. Hop, przysiad, wyprost, wyskok, wyprost, hop, 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 cztery, hop, hop, pięć, hop, sześć, leciutko wybijamy się, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy i masz. Pięknie. W tym ostatnim bloku tętno skoczy, ale to jest później efekt naszego wytrenowania. Super. Schodzimy na dół. Mamy wysoką deskę. I trzymamy 20 sekund. Można deskę wykonywać z szerokimi nóżkami, można deskę wykonywać ze złączonymi nóżkami. Tych planków jest bardzo dużo. Ok, super. Idziemy dalej. Wysokie kolana. Unosimy z ekipu A. 20 razy. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, nie. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, sześć, siedem, osiem. Miało być 20. Jest 40. Ok. Pamiętajcie, sami sobie ustalacie intensywność. Dzisiaj robicie 20, za 2-3 tygodnie zrobicie 40. Ok. Ostatnie ćwiczenie. Kręcimy metabolizm, kręcimy staw kolanowy pomiędzy łokcie ze skrętem bioderka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
5, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Koniec zajęć w części głowy. Wdech, wydech. Uspokajamy tętno. Głęboki wdech. Rączki opuszczamy. Zwalniamy marsz. Głęboki wdech nosem. Z krążeniem ramion w tył. Świetnie. I teraz do przodu. Super. Super. Uspokajamy, zwalniamy. Pracę serca. Świetnie. Super. Ok. Zatrzymujemy się, łapiemy się za staw łokciowy. Przyciągamy mocno rączkę do boku. Ciągniemy skośny brzucha, ciągniemy mięśnie naramienne, rozciągamy. Pięknie. Druga rączka. I dociskamy leciutko. I dociskamy. Całą obręcz barkową. Mięśnie międzyżebrowe, skośne brzucha. Od łopatki włącznie. Pięknie. Opuszczamy. Zmniejszamy rozkrok. Splatamy dłonie. Rotujemy dłonie i pomalutku unosimy, bardzo powoli idą dłonie i stawy łokciowe za uszy. Nie widzimy rąk, nie widzimy bicepsa, trzymamy. Mocno mięśnie brzucha wciągamy, przyklejają się do kręgosłupa lędźwiowego i w górę unosimy ręce. Dokładamy do tego kołysankę, pięta, palce. Palce, pięty, palce, pięty, palce, pięty, palce i wstrzymujemy na chwilę, mocno wyciągamy dłonie, puszczamy ręce i mocno do sufitu naciągamy. Ciągniemy całe mięśnie klatki piersiowej na ramienne. Pięknie, opuszczamy pomalutku, wdech, wydech, super, robimy duży rozkrok. Przenosimy ciężar ciała na jedną stronę. Nóżki, dzisiaj kończyny dolne. Ostro popracowały. Pięknie. Jeszcze raz. Z uniesieniem palcy przyciągamy do mięśnia piszczelowego. I trzymamy. Zmieniamy stronę, unosimy palce do mięśnia piszczelowego. Pięknie. Zostajemy w tym rozkroku, wypychamy bioderka mocno w przód. Bierzemy się za pośladki, klatkę piersiową otwieramy, wycofując łokcie do tyłu. Super, rączki unosimy do góry i teraz wolnym ruchem bioderka idą w tył, ręce wkładamy pomiędzy uda, idziemy do kąta prostego, do bioderek i mocno wypychamy je w tył. Pięknie, pomalutku unosimy się do góry. Płynny ruch z otwarciem dłoni na zewnątrz i w górę. I otwieramy klatkę piersiową pomału, znowu płynnie. Opadamy na dół do kąta prostego. Kładziemy dłoń jedną i drugą na podbiciu. Trzymamy, głowa uniesiona do góry. Pięknie, unosimy się pomalutku do góry. Schodzą się pięta palce, swobodnie, bardzo fajnie, łapiemy się teraz za podbicie, przyciągamy piętę do pośladka, udo w linii z nogą postawną, klatkę otwieramy, przyciągamy mocno piętę do pośladka, pracuje mięsień czterogłowy uda, przepraszam. I druga strona. To samo. To samo. Puszczamy ostatnie ćwiczonko.
Prostujemy się, przyciągamy wysoko. Piętę, wyprostowany kręgosłup. Tętno pięknie już nam się wyrównało. I druga strona. Przed nami jeszcze wiele, wiele treningów, na które zapraszam. Będą treningi dla wszystkich. Będą treningi dla dzieci, dla średniego wieku, dla seniorów. Także na dzisiaj dziękuję serdecznie. Myślę, że na efekty długo nie trzeba będzie czekać. A dzisiaj żegnam się z wami tym oto apelem i bardzo was o to proszę. Hej, cześć!